drugą stronę. Tam ma sporo miejsca. Kamiński rozpędza się. W środku jest Okuniewicz. Cały czas Kamiński. Ładne wejście. Miękka centra. Okuniewicz. Niestety szkoda. Bardzo dobra centra. Okuniewicz próbował z Szczupakiem. Zobaczmy, jak to wyglądało. Akcja prawą stroną boiska. Tutaj na pełnej szybkości ruszył i miękko wrzucił. Ach, szkoda, że Piotrek nie trafił głową, bo sytuacja była wymarzona. Sebastian Olczak, 22 minuta, może teraz. Mocna centra, przepuszczona piłka, ogromne zamieszanie, miał troszkę szczęścia. Łukasz Derejko, potęgi Marcina Figla, Okuniewicz. Bardzo ostro zaatakowany, uwaga. Arbiter puszcza grę, no nie, jestem wstrząśnięty. Powiem zupełnie szczerze. To jest zagranie na żółtą kartkę ewidentnie. Gromek kryje na radar i od razu z tego zrobiła się akcja dla gości. Wielądek. Uratowaliśmy się, uwaga, próba strzału. I arbiter pokazuje na karny dla zespołu gości. 37 minuta. Starcie w polu karnym. Gromek i Szypulski. Gromek i Szypulski, arbiter pokazuje rzut karny dla zespołu z Wołomina. Wolański. Jeszcze nie ma. Nerwowo. Wielątek czeka na gwizdek. Teraz podbiega do piłki, wewnętrzna część stopy, ależ blisko był Patryk Wolański. A Wielądek trafił do siatki w 39 minucie. Popatrzmy, co się będzie działo teraz. Olczak inaczej, do Kazimierowicza. Kazimierowicz, centra na zamknięcie. Jest Okuniewicz i nie trafia w bramkę. Świetna sytuacja. Krzywicki, dobrze zagrana piłka, ale uniesiona chorągiewka. Arbiter puszcza grę. Mimo sygnalizacji. No i nerwowo się robi, bo arbiter liniowy zaczyna pokazywać takich rzeczy, których nie ma po prostu. Tak. Okuniewicz świetnie zagrał głową do Kamińskiego. Kamiński musi sam. Płasko strzela, odbita piłka. Nie doskoczył Okuniewicz, nie zdążył. Kozłowski górą w kierunku Krzywickiego. Zdołał trącić do Okuniewicza, ale dostał piłkę w nogi. Mateusz Michalski pokazuje, gdzie trzeba wejść. Zaplątali się widzewiacy. To było niedokładne podanie. Okuniewicz z przodu. Złapie piłkę. W środku jest Krzywicki. Okuniewicz. Ładna centra. Jest Mateusz Michalski. Dobrze do Krzywickiego. Ten strzela w nogi. Jednak zmiany. Usiadł któryś z naszych piłkarzy na ławce rezerwowych, ale było znów niebezpiecznie. Kazimierowicz do Krzywickiego, piłka ma za plecami Dawida Kamińskiego, po drugiej stronie Mateusza Michalskiego. Centruje na zamknięcie, jest Mateusz Michalski, brawo! Cudowna akcja! Mateusz Michalski, 69 minuta, 1-1 nareszcie! Ale to Mateusz tylko jest w stanie zrobić. No kamień spadł nam. I mnie również z serca, ogromny huk słychać tutaj. Obejrzyjmy jeszcze raz tę akcję. Dobrze zagrana piłka przez Kamińskiego, a tam najwyżej wyskoczył. Michalski trafił do siatki, 1-1. To początek zwycięskiej drogi. Musimy grać dalej. Dobrze to zrobił Kamiński. Powinien rzucić już piłkę na przedpole. Do Krzywickiego. Świetnie Łodzianie, coraz bliżej pole karne, miękka centra na zamknięcie, Judai nie zdołał dojść do piłki, szkoda. Myślę, że troszkę go wyrzucił w polu karnym, jest Ogawa. Jeszcze z Mateuszem Michalski, Michalski pada na ziemię, arbiter. Teraz Gromek dobrze podał do Mateusza Michalskiego, ten do Radwańskiego, Radwański do Krzywickiego. Wybili mu piłkę obrońca. Szkoda, bo okazja była znakomita. Na odzad... Pięcie wreszcie!
Wreszcie Krzywicki, cudownie! Zagrali blisko do siatki, a Krzywicki z woleja trafił w 86 minucie. Trudno. Co się stało? Co zrobili źle? To już naprawdę idzie w niepamięć. Znakomicie jest. 2-1 w 86 minucie. Marcin Krzywicki. Obejrzyjmy to jeszcze raz. Górą zagrana piłka. Łapie ją Kamiński. Z takiego woleja wrzuca. Tam jest Krzywicki i z prawej nogi trafia. Bardzo dobrze. Z 6 metrów. No to teraz Marcin Krzywicki. Wszystko, co zrobił do tej pory złe, puszczamy mu w niepamięć.